Jest to sposób na pożyczanie pieniędzy od zwykłych ludzi, takich jak ja i ty, zamiast pożyczania od banku. Generalnie crowdfunding pożyczkowy powinien być trochę tańszy niż bankowy. Oni tak naprawdę nie chcą wiązać rozwoju swojej działalności z bankiem. Możemy tutaj polemizować, czy banki nadal są podmiotami zaufania publicznego. Jako platforma staramy się dostosować oprocentowanie w taki sposób, aby nasi pożyczkodawcy nie tylko ochronili swój kapitał przed inflacją, ale również zarobili kilka procent. Partnerzy kanału to seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, Tipay, operator płatności dla Twojego e-commerce, Lodolandia, największa franczyza lodowa w Polsce. Linki i zniżki w opisie. Cześć, ja nazywam się Paweł Leżoch, a to jest program Biznes od Początku, w którym odwiedzamy przedsiębiorców w całej Polsce, rozmawiamy o tym, jak zaczynali, jak swoje firmy rozwinęli. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie, naszym gościem jest Łukasz Gierczak, prezes finansowo.pl SA i zarządzający platformą Finansowo Biznes. Cześć Łukasz. Witam Ciebie serdecznie, cześć Paweł. Powiedz, czym jest finansowo.pl, bo macie dwa odłamy, macie część dla osób prywatnych i część dla biznesu, więc czym ta platforma się zajmuje? Finansowo.pl to platforma crowdfundingowa dedykowana osobom fizycznym, która zapewnia dostęp do niewielkich środków na bieżące wydatki. Naszym kolejnym produktem, jakimś logicznym krokiem w rozwoju, było stworzenie podobnej platformy dedykowanej rodzimym przedsiębiorcom. Czyli jest to platforma, gdzie możemy sobie pożyczać pieniądze albo osobom fizycznym, albo firmom. I powiedz, ta gałąź w ogóle, crowdfunding pożyczkowy w Polsce, czy to jest popularne, czy to dopiero wchodzi w porównaniu na przykład z innymi krajami, jak ten rozwój tej gałęzi wygląda? Crowdfunding pożyczkowy tak naprawdę w Polsce jeszcze jest niszą, na którą wszyscy czekają, żeby strzeli. Czekamy już od dłuższego czasu. Ostatnio pojawiła się ważna dyrektywa Parlamentu Europejskiego, mająca na celu ustandaryzowanie funkcjonowania platform crowdfundingowych w całej Europie. Jest to pewnego rodzaju odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie, popyt i też podaż tego typu produktów na rynku. Wydaje mi się, że warto byłoby wspomnieć, czym w ogóle crowdfunding pożyczkowy jest. W najprostszych słowach jest to sposób na pożyczanie pieniędzy od zwykłych ludzi, takich jak ja i ty, zamiast pożyczania od banku. Więc jest to w prostych słowach alternatywa dla tradycyjnych form pożyczania pieniędzy przy pozyskiwaniu kapitału, jakim jest przeważnie bank. W jaki sposób się to odbywa? Potrzebuję pieniądze, nie wiem, na przykład na start czy na rozwinięcie firmy i jak to się odbywa za pośrednictwem Waszej platformy? Muszę tutaj wprowadzić pewnego rodzaju sprostowanie, bo użyłeś sformułowania potrzebuję pieniądze na start. Jeżeli potrzebuję pieniądze na start, raczej chciałbym skorzystać z crowdfundingu udziałowego, gdzie mam koncepcję będącą w zalążku wdrażania jej w praktyce. I zbieram na to pieniądze, czyli ja jako inwestor, jeżeli inwestuję w ten pomysł, to staję się współwłaścicielem tego pomysłu. Tym samym mam inną tolerancję na ryzyko. W przypadku, jeżeli jestem pożyczkodawcą, a w przypadku crowdfundingu pożyczkowego z tym mamy tutaj do czynienia, będąc pożyczkodawcą, ja nie staję się właścicielem, moje ryzyko powinno być ograniczone do naszej umowy i ustaleń, które wspólnie zawieramy. Więc jeżeli jestem pożyczkodawcą, ja chciałbym się upewnić, że ta koncepcja to jest coś sprawdzonego. Ja chciałbym wiedzieć, że moje pieniądze do mnie wrócą. Zatem jeżeli chodzi o crowdfunding pożyczkowy, to raczej jako platforma poszukujemy współpracy z przedsiębiorcami, którzy mają już bardziej ustabilizowaną pozycję. Przyjmujemy, że przedsiębiorca powinien prowadzić działalność minimum 6 miesięcy, nieprzerwanie i mieć udokumentowane dochody. Tym samym chcemy, aby to były działalności gospodarcze, które mają już przetestowany biznes model lub są na takim etapie, gdzie wiedzą, że teraz, jeżeli tylko dostanę więcej pieniędzy, to jestem w stanie bardzo szybko wyskalować ten biznes. Mhm. Czyli okej, crowdfunding pożyczkowy, jeżeli potrzebujemy skali. A co w sytuacji, bo teraz mamy dosyć trudne czasy dla przedsiębiorców, zima, wysokie koszty energii na przykład i wielu przedsiębiorców będzie miało problemy finansowe. Czy to też jest dobry klient dla Was, który szuka
po prostu jakiegoś finansowania, żeby przetrwać? Czy tutaj raczej uderzamy do osób, które chcą pójść w skalę? Tak naprawdę wszystko zależy od przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca ma na horyzoncie możliwość dalszego wzrostu po trudnym okresie potrzeby przetrwania, jak najbardziej. Prawda jest taka, że nasza platforma nie podejmuje decyzji kredytowych. Naszym zadaniem jest zweryfikowanie pożyczkobiorców będących przedsiębiorcami, zweryfikowanie ich wyników finansowych, przedstawienie danej firmy naszym pożyczkodawcom, a to oni podejmują koniec końców ryzyko inwestycyjne. Okej, okay, na przykładzie, jak to się odbywa? Czyli jestem osobą, która potrzebuje takiej pożyczki, chcę tą pożyczkę wziąć, wchodzę sobie na Finansowo Biznes i co się odbywa dalej? Trzeba zacząć od rejestracji i założenia swojego konta. Po założeniu konta należy określić parametry pożyczki, jaką chciałoby się pożyczyć. To jest jeden z fajnych jakichś tam elementów naszej platformy, gdzie to pożyczkobiorcy mają realny wpływ na warunki pożyczki. Czyli ja jako pożyczkobiorca idę do Finansowo Biznes, rejestruję się i mówię, że chcę pożyczyć powiedzmy 100 tysięcy na x czasu i proponuję swoim pożyczkodawcom wynagrodzenie za użyczenie kapitału w takiej, a nie innej wysokości. Oczywiście my w pewnym stopniu nakładamy pewne ramy, aby było to atrakcyjne finansowo dla obu stron, a nie tylko dla pożyczkobiorcy. Następnym etapem jest opisanie celu. W kolejności my kontaktujemy się z danym pożyczkobiorcą, omawiamy z nim ten proces i prowadzimy go przez dalszy proces weryfikacji tożsamości, wyników finansowych, zdolności kredytowej. Jesteśmy opiekunem tego klienta, tym samym opiekunem też tego wniosku, po czym publikujemy go i komunikujemy swoim pożyczkodawcom, którzy są zarejestrowani na naszej platformie, mamy ich około 11 tysięcy, o tym, że pojawiły się jakieś fajne wnioski biznesowe. Czyli tutaj musimy porozmawiać o dwóch stronach, czyli z jednej strony te osoby, które potrzebują takie pożyczki, jak to z ich perspektywy przebiega, z drugiej strony mamy osoby, które mogą tych pożyczek przez Waszą platformę udzielać i na tym zarabiać. Powiedziałeś, że nakładacie tutaj jakieś widełki. Jakie to są widełki, jakie jest oprocentowanie takich pożyczek? Musimy mieć na uwadze warunki gospodarcze, w jakich teraz operujemy, więc jako platforma staramy się dostosować oprocentowanie w taki sposób, aby nasi pożyczkodawcy nie tylko ochronili swój kapitał przed inflacją, ale również zarobili kilka procent ponad jej obecny stopień. Tak? Myślę, że nie ma sensu tutaj wchodzić w konkretnie, jakie są to widełki, bo projekty bywają różne. Mamy też tutaj do czynienia z zabezpieczeniami, co obniża ryzyko po stronie pożyczkodawców. Generalnie crowdfunding pożyczkowy powinien być trochę tańszy niż bankowy. Okej, czyli to już jest jedna zaleta, że te pożyczki przez platformę mogą być tańsze niż kredyt w banku, tak? Czy są tutaj jeszcze jakieś inne zalety? Okej, druga grupa docelowa widzę jest taka, która na przykład mogła nie dostać kredytu bankowego, więc szuka finansowania w inny sposób. Dokładnie tak. Bardzo często tak to się też odbywa. Przedsiębiorcy idą do banku, jakieś tam kamienie milowe są przed nimi przedstawione i stwierdzają, że albo ten proces jest zbyt skostniały i czasochłonny z ich punktu widzenia, albo po prostu nie odpowiadają kryteriom pożyczkowym danego banku. A z tym w danej chwili jest bardzo różnie. Raczej trudno. Banki mają tendencję do finansowania dużych organizacji, co często zostawia sektor MŚP w dosyć trudnym położeniu. Między innymi nasza platforma odpowiada na to właśnie zagadnienie i na ten problem. Kwestia zabezpieczenia, co zrobić, żeby to było bezpieczne dla mnie, jeżeli chcę udzielić takiej pożyczki komuś. Mówiłeś o weryfikacji. Czy Wy jako platforma sprawdzacie tą osobę, która wnioskuje o pożyczkę? Co Wy weryfikujecie i co należy zrobić, żeby po prostu, jeżeli komuś pożyczę pieniądze, żeby później je odzyskać? Jako platforma weryfikujemy tożsamość, weryfikujemy wyniki finansowe danej firmy, weryfikujemy zdolność kredytową
Weryfikujemy również zabezpieczenia, które dany pożyczkobiorca oferuje przy transakcji umowy pożyczki. Zatem z naszego punktu widzenia no jest to imperatyw, to jest najważniejsza rzecz w całym procesie, aby pożyczkodawcy mieli komfort i bezpieczeństwo w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Prowadzimy ten biznes od 2009 roku. Można powiedzieć, że praktycznie w ogóle nie mamy problemu z kradzieżą tożsamości czy tego typu fraudem. Ten proces nie jest po naszej stronie aż tak dalece zautomatyzowany. Między innymi dlatego właśnie, że jesteśmy świadomi, że tak naprawdę my nie ryzykujemy swoich własnych pieniędzy, tylko chodzi tutaj o pieniądze naszych inwestorów. Jeżeli na tak elementarnym etapie popełnialibyśmy błędy, dalsze funkcjonowanie platformy nie miałoby sensu istnienia. Mhm. Macie jakieś dane liczbowe, jaki procent tych pożyczek albo ile pieniędzy zostało tam już pożyczonych, jaki procent pożyczek był bezproblemowy i został zwrócony, jak to w liczbach wygląda? Jeżeli chodzi o finansowo biznes, to nie mamy takich danych, bo jest to stosunkowo młody produkt. Operujemy troszeczkę ponad rok. Często te pożyczki są na dłuższy okres niż obecnie długość trwania tego produktu. Mogę natomiast wypowiedzieć się na temat statystyk, które widzimy już od wielu lat na platformie, którą dedykujemy osobom fizycznym. Tam default, czyli opóźnienie w spłacie, mamy na poziomie poniżej 9% już od wielu lat. Jest to poziom obserwowany, zbliżony do bankowego. On jest zawsze taki sam albo lepszy po naszej stronie. Takie, jakie obserwują banki. A w czasie pandemii wyraźnie mieliśmy lepszy wskaźnik niż banki. Jak dobrze pamiętam, przed pandemią banki również operowały około 9%. Podczas pandemii to podskakiwało do prawie 12%, więc ich portfel inwestycyjny pogorszył się o jakieś 25%. U nas nadal to było 9%. Generalnie podczas pandemii zauważyliśmy, że nasza platforma była bezpieczną przystanią dla wielu osób fizycznych, które podczas pandemii doświadczało problemów z płynnością finansową. Banki zamknęły swoje księgi, nie wiedząc, co można oczekiwać, a nasi pożyczkodawcy podeszli do tego po ludzku, bo tak naprawdę crowdfunding pożyczkowy ma ludzką twarz. Mhm. Mogę sobie wejść na Waszą platformę, zobaczyć, jakie tam są wnioski, ile kto potrzebuje, jakie oferuje oprocentowanie, na ile czasu. Jest to przejrzyste, ale podrążę te tematy takie trudniejsze. Jeszcze kwestia tego bezpieczeństwa. Co się dzieje w sytuacji, jeżeli mam jakiś problem ze spłatą? Albo na przykład ja, patrząc na te wnioski na Waszej stronie internetowej, co ja powinienem sprawdzić? Czy ta osoba jest godna zaufania? Dobra, Wy pewne elementy weryfikujecie, ale jak ja mam zweryfikować, czy faktycznie te pieniądze odzyskam? A co w przypadku, jeżeli będę mieć problemy z odzyskaniem? Co wtedy się dzieje? Jaka wtedy jest procedura? Finansowo biznes to platforma, na której wprowadziliśmy administratora zabezpieczeń, czyli osobną firmę windykacyjną, która trzyma pełną dokumentację wszelkich umów, które zostały zawarte na naszej platformie. I w sytuacji, kiedy dochodzi do opóźnień w spłacie, jeżeli doszłoby do opóźnień w spłacie, firma windykacyjna dostaje taką informację od nas, gdyż my monitorujemy to przy współpracy z pożyczkodawcami i wiemy, na jakim etapie spłaty są poszczególne pożyczki. Jeżeli doszłoby do jakiegoś problemu, kontaktujemy się z tą firmą windykacyjną, identyfikujemy pożyczkobiorcę. Firma windykacyjna na podstawie umowy między wierzycielami współpracuje z pożyczkodawcami na zasadzie solidarności. Bardzo często jest tak, że pożyczkodawcy starający się odzyskać wierzytelność od danego pożyczkobiorcy prześcigają się ze sobą i starają się wyprzedzić innych wierzycieli, aby jak najszybciej odzyskać swoje pieniądze. I bardzo często jest to kontrproduktywne, ponieważ przez to, że sobie przeszkadzają, to tak naprawdę żaden z nich nie ma tutaj jakiejś łatwej drogi na odzyskanie swoich pieniążków.
W momencie, kiedy współpracujemy z zewnętrzną firmą, która robi to profesjonalnie i na zlecenie powiedzmy 10, 20, 30 wierzycieli jednocześnie, po stronie pożyczkobiorcy jest to mniej stresujący proces, a po stronie pożyczkodawcy ma on zapewnienie, że każda kwota, która została odzyskana od pożyczkobiorcy, jest proporcjonalnie do wysokości inwestycji mu zwracana. Jeżeli chodzi o sam proces zawiązania transakcji, w momencie, kiedy mamy też zabezpieczenia, umowa pożyczki jest podpisywana w pełni online, czyli ma ona formę dokumentową. Taka jest przewidziana w kodeksie cywilnym. Następnie pożyczkobiorca musi udać się do notariusza, aby ustanowić zabezpieczenia. Kiedy ustanowi te zabezpieczenia, dokumentacja wraca do nas. My weryfikujemy, czy wszystkie podpisy są we właściwym miejscu i czy dane zabezpieczenie zostało ustanowione poprawnie. Następnie wysyłamy dokumenty do administratora zabezpieczeń. Informujemy naszych pożyczkodawców o tym, że pożyczkobiorca spełnił warunki umowy pożyczki i w ciągu 72 godzin prosimy o wpłatę pieniędzy. I tym samym pożyczkobiorca otrzymuje swoje pieniądze zgodnie z umową. Co to znaczy ustanowić zabezpieczenia? Jakie to mogą być zabezpieczenia? Na naszej platformie obecnie mamy 4 rodzaje zabezpieczeń. Dzielimy je na 2 kategorie. Są to zabezpieczenia tak zwane miękkie i zabezpieczenia twarde. Z grubsza, do kwoty 50 tysięcy złotych nasza platforma wymaga jedynie zabezpieczeń tak zwanych miękkich. Są to weksel in blanco i notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie artykułu 777, tak zwane 3/7. Weksel in blanco to nic innego jak papier wartościowy, który można upłynnić, ale można go też użyć w celu ograniczenia kosztów i przyspieszenia procesu uzyskania tytułu egzekucyjnego w procesie odzyskiwania swojej wierzytelności. Natomiast te tak zwane 3/7 to dokument, za pomocą którego możemy automatycznie uzyskać tytuł egzekucyjny bez potrzeby prowadzenia sporu sądowego. No to jest standard w branży nieruchomości, jak kupuje się u notariusza mieszkania, no to tam te 3/7 zawsze występują? Dokładnie tak. Mamy tutaj też jeszcze drugą kategorię. Mówimy tutaj o zabezpieczeniach twardych i tutaj mówimy o przewłaszczeniu na zabezpieczenie lub hipotece. Mówimy tutaj oczywiście o kwotach powyżej 50 tysięcy. Przewłaszczenie na zabezpieczenia, mówimy tutaj głównie o ruchomościach, czy tak naprawdę w przypadku naszej platformy tylko ruchomościach, czyli powiedzmy, że ktoś potrzebuje pożyczyć 60 tysięcy złotych, ma samochód warty 150 tysięcy złotych i jest on jego własnością. Może ograniczyć prawo majątkowe do tego samochodu na rzecz pożyczkodawców, ale nadal z niego korzystać. Więc jedynie, co nie może z nim zrobić, to sprzedać go, bo jest on zabezpieczeniem umowy. Oczywiście to zabezpieczenie wygasa w momencie, kiedy pożyczka zostaje spłacona. Podobnie jest z hipoteką. Jest to standardowy wpis do 4 działu Księgi Wieczystej i pożyczkodawcy, mając taki wpis do hipoteki, wiedzą, że w przypadku, kiedy należy dochodzić swoich roszczeń od pożyczkobiorcy, w tej sytuacji, mając taki wpis, ma pierwszeństwo przed innymi wierzycielami, którzy takiego wpisu nie mają. Ile mogę zarobić, udzielając takich pożyczek innym? Widziałem, że na waszej platformie jest taka sekcja osoby, które już od dłuższego czasu takich pożyczek udzielają, więc jakie to są procenty albo tacy najlepsi gracze, ile w ten sposób zarobili? Pożyczając pieniądze można zarobić, można ograniczyć swoje straty wynikające z rozbuchanej inflacji, ale można też stracić. Bardzo istotnym jest, aby rozumieć naturę bestii. Aby pożyczać bezpiecznie, należy dywersyfikować swój portfel. Czyli jeżeli chcę, powiedzmy, zacząć inwestować od 5, 10, 20, nieważne jaka to jest kwota, 20 tysięcy, nieważne jaka to jest kwota, powinniśmy lokować swoje inwestycje w różne pożyczki. Czyli powiedzmy, jeżeli mamy 10 wniosków,
powinniśmy proporcjonalnie lub w zależności od naszych, od naszej tolerancji ryzyka, zainwestować w te 10 wniosków, aniżeli położyć wszystkie pieniądze w jeden wniosek. Dlaczego? Ponieważ, jak już wcześniej wspomniałem, prawie 9% pożyczek jest opóźnionych lub nie zwraca się wcale. Tym samym, jeżeli zainwestujemy w 10 podmiotów, to nawet jeżeli ten jeden nie spłaci, wynagrodzenie w postaci odsetek powinno pokryć tą stratę i dalej zrekompensować nam nasze działania inwestycyjne. Dywersyfikacja ryzyka to jest coś, co powinno być stosowane nie tylko przy pożyczaniu, ale wydaje mi się w każdego rodzaju inwestycjach. Jest to dobra praktyka. A ile można zarobić? To wszystko zależy od tego, jaką kwotę się pożycza i z którymi przedsiębiorcami wchodzi się w transakcje. Oprocentowania są różne. Tak jak już wcześniej powiedziałem, my jako platforma staramy się ograniczyć możliwość wystawiania wniosków na naszej platformie, która sprawiałaby, że nasi pożyczkodawcy, pożyczając, de facto robiliby to samo, gdyby w ogóle tego nie wykonywali, gdyż po czasie może się okazać, że ich zwrot z tytułu inwestycji będzie równy lub niewiele wyższy niż spadek wartości pieniądza z tytułu inflacji. Jeżeli przedsiębiorca się zgłasza, że potrzebuje pożyczki, na przykład 50 tysięcy złotych, no to odbywa się to w ten sposób, że na te 50 tysięcy może się po prostu zrzucić kilka osób. To nie jest tak, że ja muszę tak jeden do jednego pożyczyć mu 50 tysięcy, tylko on to zbiera od kilku osób? Dokładnie tak. Na finansowo biznes minimalny próg inwestycyjny to 1000 zł. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego jesteśmy zobligowani, aby analizować też doświadczenie inwestycyjne naszych pożyczkodawców. Zatem przeprowadzamy analizę każdego pożyczkodawcy, aby ustalić, jaki jest jego próg tolerancji. Więc większość inwestorów to inwestorzy tak zwani niedoświadczeni. Ci inwestorzy nie mogą zainwestować w żadną inwestycję powyżej równowartości 1000 euro. Inwestorzy doświadczeni mogą zainwestować wyższą kwotę, natomiast my jako platforma i tak nakładamy kolejny limit w postaci równowartości 2000 euro. Zatem, jeżeli masz 100 tysięcy złotych, które tracą na wartości, nie wiesz do końca, co z nimi zrobić, na naszej platformie nie będziesz w stanie zainwestować więcej niż obecnie, to jest około 9 tysięcy złotych w jeden poszczególny wniosek. Zatem my jako platforma również odpowiedzialnie staramy się ograniczyć ryzyko naszych inwestorów. A co zrobić, żeby być doświadczonym inwestorem? Jak to jest weryfikowane? Tak naprawdę pytamy o przeszłość, pytamy o zasoby majątkowe i doświadczenie inwestycyjne dotychczasowe. Czyli w poprzednich latach, w co inwestowałeś, w jakich wysokościach i tym podobne. Wasza platforma w porównaniu z tradycyjnym kredytem bankowym, powiedziałeś o kilku zaletach. Po pierwsze, jeżeli pójdę do banku, no taki wniosek o kredyt może się ciągnąć przez bardzo długi czas. Po drugie, przez waszą platformę ta pożyczka może być tańsza. Niektórzy nie mogą dostać takiego kredytu bankowego. I co jeszcze powoduje, że ludzie wolą na przykład pożyczać przez taką platformę, przez crowdfunding, zamiast kredytu bankowego? To, co my widzimy przy rozmowach z potencjalnymi pożyczkobiorcami, to fakt, że oni tak naprawdę nie chcą wiązać rozwoju swojej działalności z bankiem. Możemy tutaj polemizować, czy banki nadal są podmiotami zaufania publicznego, tak jak dotychczas było nam to sprawnie marketingowo wtłaczane. Mamy tutaj wiele afer, chociażby Frankowa i kilka innych, które zniechęcają potencjalnych pożyczkobiorców czy przedsiębiorców do zadłużania się w banku. Bardzo często wolą porozmawiać ze zwykłymi klientami, też potencjalnymi ich klientami,
aby zainwestowali w ich biznesy. Przedsiębiorcy potrzebują konsumentów, konsumenci potrzebują przedsiębiorstw. Jest to pewnego rodzaju zgodne małżeństwo. Jeżeli ty pomożesz mi, to ja będę w stanie zaoferować lepsze usługi i tym podobne, i tym podobne. Poza tym, technologia obecnie pozwala wyeliminować bank z tego scenariusza. Bank jest niczym innym jak pośrednikiem pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą dostarczającym usługi dla tego konsumenta. Konsument trzyma swoje pieniążki w banku, bank obraca tymi pieniędzmi w postaci kredytów. Pytanie jest, czy bank odpowiednio wynagradza swoich klientów, którzy trzymają tam pieniądze, za to, że obraca ich pieniędzmi. Każdy musi sobie zadać to pytanie we własnym zakresie. A z drugiej strony pożyczkobiorcy, jeżeli mają pożyczyć pieniądze konsumenta, to dobrze by było, żeby konsument na tym zyskał, a nie bank będący postronnym podmiotem. Super, Łukasz, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Drodzy widzowie, Wam też dziękujemy. Zapraszamy na Finansowo Biznes. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to może spróbować. No i zapraszamy do kolejnych odcinków na naszym kanale. Dzięki za dzisiaj.